Że była aktualizacja Beamu. Tak, mam to. Działa na Linuxie. Ma natywkę, jeszcze nie przyznają. Nie wiem czemu, powiem szczerze. Czy będą opcje? Właśnie myślę. Nie wiem tylko jak włączyć, to nie idzie przez Steama. Więc nie wiem jak włączyć w tej grze jednej rzeczy. Wyświetlenie klatek na sekundę. Jest full screen elegancki. Refreshik. Że pracują nad wulkanem. To jest natywka. Ta wersja jest natywna. To zaraz odpowiem, to jest natywna wersja na Linuxa. Tak? I działa super. Żeby VR dali, Jezu, tak. Coś mało, moment. Dolina Johnsona, Włochy. Są takie wielkie Stany. Jestem taki podpustynia w Stanach. Moment, moment, moment. Utah, chyba jest to. Tak, wiem, że mam złego Linuxa. Że Ctrl F. Dobra, dzięki Robert. Długo się wgrywa bardzo. Zobaczymy, czy to drugim razem też długo się wgrywa. Ale widzę, że tak, nie wiem czemu. Czy widziałem, że goście na tubie nagrywają wypadki w BMG i robią... Tak, tak, są całe kanały, tak? Kiedyś jakiś minister transportu z Chin wrzucił filmik z BMG. Z wielką górą? Jakiś taki bezsensowny, bo tylko wielkie wybrzuszenie, coś takiego. Mówię, są całe jachty są pokupowane za BeamNG. Boże, nigdy nie pamiętam tej gry. Besieged. To jest sporo takich technologicznych. Minecraft wiadomo, ale to jest taka mniej oczywista trochę. Ciekawe. Zaraz, nic się nie spierdzieliło. Próbujesz ten. Że problem bezpieczeństwem do różnych samochodów w BeamNG. Tak, tak, tak. Tam są takie kosmosy. Nie, musiałem zapytać na forum, czemu jest taki długi loading. Zakładam, żeby nie kompiluje jakieś jądra. Nie, to trwa strasznie długo, bezsensownie. Myślałem, że tylko za pierwszym, ale widzę, że za drugim jest jeszcze wolniej. Tak, distro jest według tego, co piszą z czarnej listy. To nie jest oficjalne, tak? Nie wspierają tego. W sensie, że nie wiem, gdzie znaleźć postępy nad pracą nad wersją na Linuxa. Że alienki. Która jest? Kurde, no zaraz tylko. Odpaliłem to, czekaj, już są ten wariable. Okej, okay, to coś jest szybciej, bo ostatnio się pomęczyło z drogami i tak dalej. Aha, dobra, bo może tej mapy jeszcze nie otwierałem, dlatego pewnie tak długo trwało. Czy alienki były? Nie.
Tak, wiem. Menago jest. Doszedł ten samochód rodzinny. Weźmy wersję najbardziej rodzinną, 2,5-litrowy silnik. AWD? Tak, wygląda jak Voyager. Control F, tak? Ty, no to kurde, wydajność ma zajebiście na tym systemie. Ale, tutaj tak, zawsze kwestią podstawową jest wrzucenie. Czy gra spali Steam Decka? Nie. Czy ona ma ustawienia. Tutaj jest taka technologia na PC-tach, która nazywa się ustawienia graficzne. Jak się dobrze ustawi. Zakładam, że można robić jakieś eksperymenty 1080p albo 4K nawet na Steam Decku i tak dalej. I całkiem komfortowo się w to grało. Tak, aliasing jest brzydki. Zgadzam się. To jest całorodzinne auto, to jest matka z dzieckiem i z kochankiem. I z dwójką dzieci. Oj, z ruchem ulicznym. Trudel, chodzi bardzo dobrze. Nie wiem, czy lasy nie były gorsze. AWD powinien kurde skręcać jak, nie? Super przyczepność i tak dalej. A czemu pokazuje w milach? Jezu, to, ile to, co w ogóle za jednostka? Ty, coś. Myślałem, że to piszczą opony z powodu przyspieszenia, ale chyba nie. Dobra, załóżmy, że się tak. Nie wyrobimy się, bo jesteśmy kurde. Dziecko wylało coś na ten. Zajebiście. Solidny amerykański samochód. Jak dzieci miały zapięte pasy, to się uśmiechają, nie? Postawmy go, tak? Popchnijcie mnie i pojedziemy zaraz do. Zajebiste. Nie wiem, jak się raz. Piątką? Piątką, dobra. To idę do środka? Czy nikomu nie wieje z tyłu? Zobaczmy, jak te Cube Space'owe lusterka się zachowują. Wyglądają całkiem nieźle. Całkiem szczerze, wjeżdżą, żeby być zajebiste. Hajs, ładnie wyciszony w środku. A? Zobaczmy.
Ta akustyka piękna się psuje, kiedy przypierdzielimy w coś. Idziesz sobie ciutko, dzieci śpią i nagle... Właśnie szkoda, że są takie elementy... Otoczenie buguje grę bardzo. Tak, bo tutaj widzimy, że... Wbiliśmy się. Ciekawe jak to ogarną. Ciekawe jakie mają plany w ogóle. Widać, że gram na tym. Sorry. No to oczywiście przydałem się, spieszymy do przedszkola. Chyba jest jednokierunkowa, nie? Okej, okay, czas trochę zmarł. Patrzysz tutaj. Na szczęście coś mi wybiło i... Kierownica się coś... Okej, okay, dużo kręci. Wrażenia z życia w środku są bardzo przyjemne. Lepiej nie patrzmy ze zewnątrz. W środku wygląda całkiem dobrze, tak? Absolutnie bezpieczny samochód. Silnik działał, się nic nie stało. Jedna rzecz mnie ciekawi. Czy można włączyć w odbiciach self... Żeby pojawiły się elementy samochodu w lusterku. To było już giga zajebiste. To ma osobny tutaj dział. Zwany... A są show FPS Matrixy. Lol. To chyba to. Dynamic Reflections. Wszystko spoko. Ale nie ma... Nie mogę... Okej, nie odbija się sam samochód. Szkoda. Chyba, że detail jak damy na jeden? Nie. Wnętrze się nie odbija. Widzimy tego cube mapa. Ciekawe. Może pracują nad nimi. Ciekawe, co mógłby zrobić, bo to z cube mapa to co innego, tak? Żeby cube mapa uwzględniała wnętrze pojazdu. Tak? Jak miałbyś tam, żeby widzieć na lusterku jakieś jaja. Co ci zasłaniają, tak? Ej, a to nie jest tak źle. Kurde. Tak, tak. Na VR ogólnie te lusterka są zajebiste w wielu grach, ale... To jest ostateczny symulator, tak? Jak to zrobią, to będą mogli wszystkie inne już wywalić. Jedny problem będzie z multikiem, tak? Mówili, że niestety przez... Oj, Jezu! Z tym się trąbi. Gość stanął na środku drogi na wyjeździe. Makabra. Że offroad. 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 Kurde, spokojnie. Matka z małym dzieckiem. Wspaniałe, w środku cichutko, dobrze wyciszony. Zajebisty. Kurde, gość wymusił, nie? Sekundę, bo jechałem sobie spokojnie.
Może troszkę być gorzej sterowny, bo coś czegoś brakuje, jakiegoś elementu z przodu, ale nie skupiajcie się na tym za bardzo. Jak fajnie tutaj cicho w tym samochodzie, kurde. Podoba mi się, że miałem dobrze ogarnięte te różne układy jezdne. To AWD, na pewno przód, tył i tak dalej. To jest mega. Dobra, tu się jest nasza przygoda. Kurde. Musimy teraz zabawić w Boga. Mielbona zabawa, czyli zwolnić czas. Zwiększyć siłę przy pierdzielenia. I teraz przy tak wolnym. O, widać jak propagacja dopiero zachodzi. Za karę skazuje się na śmierć przez wyrzucenie w totalną kosmos. Matka Boska jechała samochodem. Jezu, trzeba. Szatanie. Tak, dokładnie, syjamskie samochody. Dobra, teraz uwaga. Okej, tak. Test, czy jesteśmy w Anglii? Tysiące wariatów jadą pod prąd. To wyszło słabo. W sumie zaraz. Zobaczmy, jakie wersje tego mamy. Jest jakiś dla bardziej sportowej matki. Bardziej dynamicznej, o. Patrzę, co tu jest nowego. Doszły te takie terenówki dziwne. Tuner Special Overcharge AWD. Dobra. Wszyscy tam siedzą? Jezu, foteliki jakieś takie... No okej. Okay. Prosto od Exhibita. Dobra, teraz zdążymy do szkoły w końcu, nie? Tak, dokładnie. Diana Simulator. Jezu Chryste, musiałem zjechać na pobocze i wariat mnie... dosłownie wyszło. Aż niechcąco. Thank you.
zobaczymy, jak to chodzi. Okej. Nadszedł ten czas. Inna matka z drugą matką, wielkie spotkanie. Bardzo ładnie się spotkały. No i totalnie bezpieczeństwo naszej strony, zwróćmy uwagę, tak? Tutaj w perspektywy tego no, nic się nie dzieje zupełnie. Aha, tylko ktoś się włącza, nie, uwaga. Pa. Aj, szkoda, myślałem, że otarcie. Kawał bezpiecznego samochodu. A? Że crash test dla niego, żeby ściągnąć. Nie? Że organy jakie? Wewnętrzne? Jak? Trochę ostro, trochę nie wyszłam. Kurde, moment. Ty, odsuwane drzwi są? Trochę przegięłam, ale to ten... Zajebiste! Okej, okay, tak? Zobaczmy, stuningowana wersja, czy nie, jest coraz bezpieczniejsza. Jest tak romantyczny. Jakieś uszkodzenia? Nie bardzo. A? Rzeka ładnie płynie. Dobra, sensowniejszych pojazdów na takie coś. Jest taki jeden z filmów Michaela Baya. Zaraz, coś doszło do takiej offroady kosmiczne, nie? Zaraz. Nie wiem, czy to będzie jak Pigeon wziął swoją wersję specjalną tutaj. Tak. Czy mam masę? To mam. Mam, tylko nie chcę. To jest gra pod V. Do końca do TPP pojazd. On ma trzy koła. Ty, mocno przymocowali. Bardzo ciekawy. Drugi trójkołowy. Tylko nie pamiętam, którego przerobili. Tak, ja wiem, którego. Dobra. Ulubiony samochód matki z dzieckiem przerobili. Tylko nie wiem, czy... Tak. Zaraz. To miał wersję. Kurde, to nie on chyba był. To był on. Dobra, jest. Spójrzcie na to. To jest przepiękne. To jest bardzo ciekawa konstrukcja. Nie wiem, czy coś powstało w prawdziwym życiu. Czy pewnie powstało, ale
Ten się jak się zachowuje tak naprawdę, jak to wszystko jest napędzane. Co? To jest na łańcuch? Nie, dobra, nie na łańcuch. Już myślałem, dobra, jest wał. Myślałem, że teraz to jakaś taśma idzie. Zajebiste. Mi się wydaje, że to byłoby najlepsze na wstecznym. Nie bójcie się, Jezu. Pozwólcie samochodom przyjeżdżać do mnie. Sprawiam, że dużo części wystaje z tej prawej strony, z tego mocowania, więc nie będę się tego... Jezu, gość wjechał we mnie, jaki wariat. Teraz, czy to ma napęd na które koło? Jazdy. A ty dostałeś coś nagrodę tutaj? Nie, ale... To jest zawsze piękne. Jest na trzy. Dobra. Tak, nowa ustawa, zakaz wyprzedzania. Uwielbiam to. Uwaga. Zacznijmy kulturalnie. Tak, wiem, że modyfikować te pojazdy. Uwaga, czekaj, patrz. To jest właśnie rozwiązanie na obecny problem, kiedy nie możesz wyprzedzać. Więc... Czy to jest wyprzedzanie? Nie. No i co? Tutaj... Światła się włączało. Co czuje matka z dzieckiem na samochodem? Czuje radość, tak? Bo... Wagner. Wagnera skancelowali, nie? Po rosyjsku, w sensie, że już przestał istnieć, tak? Z tego co słyszałem. Siedziałem do końca
coś mi zasłania widok. To nie jest bezpieczne w tej sytuacji, gdzie idziemy w drodze szybkiego ruchu. Temu darujemy. O, to będzie dobre. Będziemy atakować tych, co jadą z tą stroną. Bo to znaczy, że jadą lewym pasem. A nie powinni, tak? Czemu on idzie lewym pasem? No. No i za karę go zawieziemy na policję, że... O, proszę, tak powiem, wracaj na prawy pas, super. To jest prawdziwe szeryfostwo. A ten ma całą drogę. Ten ładnie jechał. Karmagedon to jest inny gatunek gry. W Karmagedonie pojawia się czynnik ludzki bardziej. Pani się to mocno zdezorientowała. Stanęła trochę bokiem. No i zapłaci za to odlotową cenę. To jest tak, z tego co rozumiem, możemy sterować różnymi rzeczami. Czyli na przykład możemy się pozbyć tego pana, którego tak dyferencjały. Sorry. Ty konsola jaka elegancka. Manago. Switch to jest co? A, dobra, sorry, to źle mówię. No, elegancko. W prawym górnym rogu. Czekaj, czekaj. Aaaa! Piękny pojazd. O, chyba się... Nie, zaczepiony tam jest. Pa, jak ten ładnie utrzymuje równowagę na tym dzióbku.
Czyli z tego co rozumiem. Aha. Możemy to zabezpieczyć, nie wiem, czy widzicie to. O, i teraz nam nie odpadną te drzwi z tyłu. Jest usterko urwane, Boże. Kamień. Co? O Jezu, przepraszam. Z przestrzeni nagra, więc ciężko trafić. Jeszcze zobaczmy te wynalazki. Rock Basher, Dune Kicker. To są, to nie było już dawno. Kogo to przerabiali? Ciebie go przerabiali. Jezu, czy Vita Scintilla. A ten odpowiednik Ferrari dostał to. Pan Samochodzik Vibes. Podobno jest nowy serial Pan Samochodzik. Zaraz zawsze z autobusem. Ładny ma ten lakier. Taki Mad Max Metallic. Jest jakie to stabilne. Strasznie fajnie ma rury ustawione. Pa, jaki solidny, kurwa. Mahol. Matko z dzieckiem. 180 dziwnych jednostek na godzinę. A to nie jest matka, to jest ojciec z synem. Ty, kanister ma, można go wyciągnąć? Masz, poczęstuj się. Zajebiste. To dwa! Że słaby serial jest, a jest fajny samochód? To było najważniejsze w serialu. Jak czytałem książkę jako dziecko. Że był fajny samochód, który pływa i ten... To jest film, tak? No, ja myślałem, że jest serial, sorry. Ładnie w takiej prędkości. Ciekawe, czy to jest kwestia... A! Silników fizycznego, który nie jest zły. Czy po prostu faktycznie mając te 6 kół... Nie jest w stanie tak... Strasznie stabilny. Powinni dodać coś takiego, czy dodali to w sumie. Ale różną jakąś... Jakby to ująć. Sztywność gruntu? Czy materiał? Pewnie to akurat pewnie jest. Jest dużo ciekawych kwestii z tą grą. To
modele mają poetyckie, są strasznie dobre. Czy to jest karta graficzna z przodu, momencik. Gdzie? Jezu, przepiękny jest w ogóle poskładany. Teraz zobaczyłem. Czekaj, jak zniszczyłem kartę. W sensie coś tu jest pod spodem? Nie. Tak, tak, tak. Ten trzykołowy sprawdzaliśmy. I było pytanie o autobus, tak? Jest Rambobus, widzę. Jest Hiro. Czy ten czymś się różnią? Aha, dobra. Jakżeby inaczej. Doczytałem. Czy mam V5 na plusa? Jeszcze nie. Ja dostaję strasznie późno tę aktualizację na plusie. Tak, ma specyficzny silnik ten autobus. On ma taki silnik jak w tym. W tym filmie Bertona. Okej. Okay. Zaczyna się normalnie. T. Tak elegancko, nie jedziesz sobie. A nie, nie ma miejsc. Kurde, tam autobus wyłącznie dla niepełnosprawnych, tak? Ciekawe. Oho, ej, gdzie to jest pauza? T. Jest genialne. Tylko przywaliłem skałę trochę. Albo dla stojących, tak. Jest szybki. Mi się wydaje, że temu pojazdowi się tutaj zwyrtnie. Ładne są te kryształy machać, które są ogarnięte realistycznie. To powinien być wyjazd na linię, powiem tam samym. Kiedy Mars będzie grany? Jaki Mars? Mogę w ogóle odpuścić silnik, to jest też dobre. Okej, jedziesz sobie z dzieckiem, tak? I nagle widzisz... Nienawidzisz tych gości w autobusach, tak? Pięciominutowych miastem, 15. I nagle... Z tyłu słyszysz, jak Karolek... jest skompresowany. Oskarek. Oszczędzamy paliwo na konwencjonalnym silniku. Uratujemy życie paru osobom, temu nie.
że Burnout z Chromosa. A czemu? Burnout był gorszy dużo. Burnout był biedny. Czy wiadomo, wtedy robił wrażenie, tak? Ale to było, tam było wszystko predefiniowane, tak? To jak się kruszyły te samochody i tak dalej. Szybki jest, kurde, to jest dobry pomysł tym. Pięknie, to jest tak wspaniałe. O Jezu, dwóch. I to w pięknych kolorach, teraz dojdzie do... Patrzcie, jak ich zmieli. Brakuje tutaj, tylko to wiadomo, to zasymulować to będzie ciężko, rozszarpywania materiału. Silniki działają? Na pewno lepsze od Kerbali w tym momencie. Okej, wyszliśmy na prostą. Czyżby jeszcze jeden ktoś miał... Okej... Okay. I... Ach! Mamy to, combo. Czyli tak, z kół zostało tak naprawdę tylko zestaw tylny, jak jest w środku. Lepiej nie mówić o tym. Szkoda, że to nie było jeszcze samochodów. Nie jeszcze silniki możemy jeszcze odpalić, miałem określoną ilość. Jest jakieś ciśnienie na tych silnikach. Nie, to spłacić nie ogólnie. Halo? Co? Jestem ciekaw, czy to dużo lepiej działa od wersji Windowsowej. Kurde, bo ma bardzo dobre FPS-y. Na Windowsie było różnie. Czy też ogólnie bardzo dobrze zoptymalizowana ta gra, ale... Ciekawe. Jezu, sorry, tam są kamienie. Dobra, trzeba to... Jak to jest? O, jest nasza ofiara. Która ma dużo szczęścia. Strasznie to jest ładne wszystko. Zakładam, że tutaj ten metal by rozszarpywało. Tak? Nie jest tak wytrzymały aż. Czekaj, że gameplay jest ilość pojazdów? Nie wiem, czy to się ustawiało w ogóle. W gameplayu? Trafik. O Boże, dobra. Ciekawe. Dobra, dziękuję. Nie wiem, czy to już działa. Żeby grać na nowo, okej. Samochody trafikowe. Nie wiem, czy damy spanie. Nie wiem, czy da się usunąć w ogóle, szczerze mówiąc. Jest Ba7 on, tak? Jest? Ty czemu nie Ba7 on, tylko Baton? Kurde. Czy to było w... Czy będzie korek? Nie ma dużo samochodów tutaj. Marzy mi się taka gra Next Genowa właśnie, że były korki na... To mi się podobało w tym demie Unreal Engine 5 Matrixowym. Że tam były korki realistyczne na kilkadziesiąt samochodów. Tego mi zawsze brakuje w grach. Chciałem, żeby to było w najnowszym GTA. Aha, moment. 1 FPS, ale coś ładuje jeszcze.
że w czwórce były korki. Nie było źle, ale też było mało. Okej, dobra. Są te właściwe framerate'y. Dobra, dobra, jest już jak za stary do tych czasów. Teraz się wszystko zgadza już. A, chyba bym tego klucza ogarnąć. Tylko to prawda, trzeba by go ogarnąć. Wypadek na drodze, więc wysyłamy specjalny oddział komunikacji miejskiej, żeby go rozgonił. Moim zdaniem to jest genialny pomysł. A? Mam nadzieję, że w City Skyline 2 takie rzeczy będzie można robić. Tak, w mieście samochodów. Kiedy pojawia się korek, wysyłasz oddział, który zajmuje się rozwiązaniem problemu. Ła, to jest piękne. To jest tak ładne zdjęcie. To mi się strasznie podoba. Tylko mówię, to by nie zaszło normalnie. To by rozrwało. Daj tylko tak. Dobra, ostatnia. Wspaniałe to jest niestety.